Siemanko, ja jestem Lucek i chcę wam zaprezentować nową grę, która zostanie zaprezentowana w roku 2014. Będzie ona kładła nacisk na totalną swobodę w wyścigach, na coś, co wielu z nas czekało, czego brakowało nam w tych wszystkich NFS-ach, test drive'ach i tak dalej. Możemy wyjechać sobie poza barierkę, jechać w jakieś tam pustkowia, jakieś góry, to wszystko, co widzimy na horyzoncie, wszędzie tam możemy się udać, możemy tunigować nasze bryki, zmierzyć się z naszymi przyjaciółmi w jakichś tam konkretnych zawodach i tak dalej. To wszystko będzie, ale po kolei. Zacznijmy od świata gry. Mamy Stany Zjednoczone, jakiś tam, przypuszczam, uproszczony teren, gdzieś tam rozmieszczone te miasta, jakoś tam uproszczone. Wiadomo, że to nie będzie cały teren Stanów Zjednoczonych, bo nasze dyski po prostu by tego nie pomieściły chyba. A poza tym tworzenie takiej gry zajęłoby bardzo długi okres czasu. A jak widzicie tutaj też, na ulicach znajdują się ludzie. To jest ciekawe. Nie wiem, czy to będzie stały element gry, czy po prostu to było pokazane na zwiastunach. Ale wracając do mojego tematu. Czyli świat gry, Stany Zjednoczone, będą tereny górzyste, będą tereny piaszczyste, będą tereny miejskie i tak dalej, wszystko co w Stanach możemy znaleźć w tej grze będzie. Może nie na taką wielką skalę jak w rzeczywistym świecie, ale myślę, że może to wyglądać dość ciekawie. Kolejna sprawa to są wyzwania, czyli coś, co na czym głównie będzie się opierać ta gra, czyli wyścigi, jakieś zawody między przyjaciółmi. Właśnie, to jest ciekawe, bo w grze mamy tutaj też szczególny nacisk położony na kooperację, na współzawodniczenie w różnych wyzwaniach, jak i również dołączanie do siebie i pomaganie sobie wzajemnie, bo na przykład pomagając naszemu znajomemu, wykonując jakieś tam trudne zadanie, on dostanie tych punktów tam ileś, my dostaniemy tych punktów ileś, ale pamiętajmy, że jak sobie pomagamy, to wtedy tych punktów dostajemy więcej niż jakbyśmy te zadanie robili sami, o to mi chodzi. Więc to jest ciekawa sprawa, zmusza też nas troszeczkę do kooperacji, do współzawodniczenia też. I to myślę, że będzie fajne. Natomiast mnie właśnie skusiła do tej gry totalna swoboda. Ja jestem osobą, która naprawdę lubi to w grach sandboxowych, czyli swobodę. Coś, co możemy zrobić sobie sami, gdzieś pojechać, polecieć, czy nie wiem, zrobić coś na własną rękę, coś głupiego, niekoniecznie związanego z tematem gry i tak dalej. Po prostu kupujemy grę, wbijamy do niej, robimy co nam się podoba, wychodzimy, jesteśmy zadowoleni. Tak to moim zdaniem powinno wyglądać. Czyli tak, powiedziałem już o tym. Skupmy się teraz może na tuningu. Tuning wygląda tutaj ciekawie, bo z tego co się dowiedziałem i przeczytałem oraz widziałem na zwiastunach, które możecie teraz oglądać w tle, wygląda na to, że mamy dość rozwinięty tuning wizualny, który wpływa na osiągi rzeczywiste samochodu. Czyli mamy tutaj tuning do terenów, tuning do miejskich tras. Zresztą już na stronie producenta możecie sobie zobaczyć, jak te samochody mniej więcej będą wyglądały, gdy przygotujemy sobie takowy na jakieś tam konkretne zawody. Nie wiem właśnie, czy będzie to na zasadzie bodykitów, czyli gotowych układów tuningowych dla samochodu, czy też będzie to na zasadzie jakichś tam części, które wygrywamy, takich poszczególnych, typu zderzaki, jakieś tam super koła wzmocnione, nie wiem, jakieś tam nadwozie usztywnione, czy coś w tym rodzaju. Czy to po prostu będzie taki gotowy pakiet, który wygrywamy dla danego samochodu i będziemy go po prostu wsadzali. Ja bym wolał tą część taką, tą pierwszą.
dzięki której będziemy mogli sobie po prostu cały samochód stunigować według własnego uzdania, tak jak to było na przykład w Need for Speed Carbon. Społecznościowo, właśnie, to wygląda też ciekawie, bo z tego co przeczytałem, wygląda na to, że mamy tutaj totalną swobodę w dołączaniu do naszych znajomych, w tworzeniu konkretnej rozgrywki, jakiegoś sam zadania. Właśnie, nie wiem jeszcze, czy te zadania będziemy mogli tworzyć też, czy będziemy mogli po prostu tylko uczestniczyć w tych, które twórcy dla nas przeszykowali. W każdym razie nie ma czegoś takiego jak lobby, nie ma czegoś takiego jak oczekiwania, nie ma czegoś takiego jak gra single player czy multiplayer. Cały czas, w każdym momencie możemy dołączyć do znajomego i grać z nim. Możemy go zaprosić i on może do nas dołączyć i grać z nami. To jest ciekawa sprawa i nie ma czegoś takiego jak oczekiwanie. Po prostu on akceptuje zaproszenie, gdzieś tam my jesteśmy już w trakcie tej gry, w trakcie robienia tego zadania, on się przełącza, nie wiem, teleportuje się do nas i wyjeżdża nagle z jakiejś uliczki i ciach, nam pomaga. Także jest taka swoboda też i bezpośredniość w tych działaniach. Myślę, że to będzie coś ciekawego. Twórcy również przyłożyli do tego starania i nacisk na to, żeby upłynnić tą rozgrywkę multiplayer. To może być właśnie ciekawa sprawa i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Cała ta komunikacja od strony technicznej, wiem, że będzie się tylko odbywać peer-to-peer. Będą jakieś tam serwery współtworzące na całym świecie, które będą odpowiadały dla poszczególnych tam krajów. No, tak to bynajmniej ma wyglądać. Nie wiem, czy będzie w ogóle rozróżnienie dla, nie wiem, czy jakieś tam poszczególne serwery. Nie wiem, jak to jeszcze będzie wyglądać, nikt chyba jeszcze nie wie. W każdym razie nie ma czegoś takiego jak limit graczy na grę. No, ciekawe, jak to będzie wyglądać. Zobaczymy. Możemy sobie tworzyć swój własny zespół. Możemy tym zespołem robić konkretne zadania. Wyścigi, jakieś tam przejmowanie opancerzonych, powiedzmy, samochodów z pieniędzmi, czy coś w tym rodzaju. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądać. Cóż, prezentuje się fajnie. Co do fizyki jazdy, to jest rzecz, na którą ja bym przyłożył główny nacisk. Na zwiastunach wygląda ona dosyć fajnie, ale no, na zwiastunach różnie to też wygląda, a później różnie to wychodzi w praniu. Więc jestem ciekaw, jak to tutaj wyjdzie. W każdym razie wygląda dosyć słodko i zobaczcie sobie, że możecie też, że są tutaj takie drobne szczegóły, jakiś tam piach. No to jest, wychodzi też z tego, że to jest nowa gra. Wychodzi na wszystkie platformy PS4, PS, Xbox One oraz PC-ty. Ponoć też słyszałem taką plotkę, że gra ma być free to play, chociaż ja osobiście wolałbym, by gra była możliwa do kupienia normalnie. Dlaczego? Na przykład gram teraz dużo w Need for Speed World i miesięcznie wydaję na tą grę około 40 zł, by kupić sobie jakiś tam nowy samochód i tak dalej, i tak dalej. I myślę, że w ciągu, powiedzmy, 3 miesięcy grając w tą grę, jeśli mnie wciągnie, ten zakup się zwróci, bo byłby to mocny konkurent właśnie dla Need for Speed World i uważam, że mógłby przywieźć wielu graczy z tej gry, która nie jest dość dobrej jakości, nie oszukujmy się. Ale nie chcę rozmawiać teraz o Need for Speed World. Mamy tutaj naprawdę fajną kolekcję samochodów. Już na stronie oficjalnej tej gry znajdziecie kilka modeli. Jak już mówiłem, możecie sobie tam zobaczyć mniej więcej, jak wygląda tuning takich samochodów. Ja zrobiłem dla was specjalnie zrzut i zobaczcie sobie, jak to tutaj właśnie wygląda. Link macie w opisie, jak zwykle. No i cóż, ja jestem pod wrażeniem, nie wiem jak wy, ale czekam na tą grę. Mam nadzieję, że będzie to mocna konkurencja dla Need for Speed World, który jest również grą MMO.
mamy tutaj totalną swobodę. Domeną tej gry jest totalna swoboda, gra zespołowa, tunigowanie samochodów. Coś wspaniałego. Miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Ja będę czekał również z wami, z wypiekami na twarzy, na ten tytuł i będę was informował na bieżąco o nowych nowościach o tej grze na moim Facebooku, bądź też zrobię jakiś nowy aktualizacyjny filmik jak ten. No cóż, to na razie tyle. Jeśli ktoś z was jest zainteresowany tym tytułem, to niech sobie jeszcze poszpera trochę w sieci. Ja przekazałem wam takie główne informacje i mam nadzieję, że podobał wam się ten filmik. A tymczasem żegnam się z wami i zapraszam ponownie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!